Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 28 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dziś w wiadomościach opowiemy o nowo otwartym połączeniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Sienkiewicza, a także o barwnym orszaku Trzech Króli oraz o policyjnym podsumowaniu świątecznego weekendu. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Dobre wieści dla gliwickich kierowców. Otwarto połączenie ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego z ulicą Sienkiewicza. Ruch nowym 300-metrowym łącznikiem odbywa się w obu kierunkach. Kierowcy wyjeżdżający z ulicy Sienkiewicza mogą skręcić zarówno w prawo w kierunku dworca PKP, jak i w lewo w kierunku ulicy Toszeckiej. W środę 6 stycznia 2016 roku przez centrum Gliwic przejdzie orszak Trzech Króli. Będzie on podzielony na trzy strumienie, które równocześnie o godzinie 14 wyruszą z trzech różnych miejsc, aby połączyć się w jedną wielobarwną grupę na gliwickim rynku. Każda z grup będzie poprowadzona przez jednego króla jadącego na koniu. Dla każdej z nich przewidziano również jeden dominujący kolor – czerwony, żółty i niebieski. Grupa czerwona wyruszy spod kościoła Świętego Michała, grupa niebieska z ulicy Barlickiego, natomiast grupa żółta spod kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Tradycyjnie kulminacyjnym momentem orszaku będzie oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie w stajence ustawionej na gliwickim rynku. Gliwice były potencjalnym celem ataków bomb atomowych w okresie zimnej wojny. Ładunki miały zostać rzucone w razie napaści ZSRR na Stany Zjednoczone. Informacja ta została odtajniona przez amerykańskie Narodowe Archiwum Bezpieczeństwa. Według dokumentu głównymi celami ataków miały być nie tylko obiekty militarne, ale i ludność cywilna. Państwa Układu Warszawskiego miały zostać zaatakowane bombami o sile nawet 9 megaton. Jak podaje The New York Times, w Polsce oprócz Gliwic zagrożone atakiem były też Warszawa, Poznań, Łeba, Władysławowo, Przemyśl, Katowice oraz Sosnowiec. Długi świąteczny weekend był dobrą okazją do wypoczynku. O wypoczynku nie mogli jednak mówić gliwiccy policjanci. Mundurowi ujęli aż 21 sprawców przestępstw. O szczegółach nadkomisarz Marek Słomski. Było bezpieczniej niż zazwyczaj w ciągu roku, natomiast nie obyło się od licznych interwencji policyjnych związanych przede wszystkim z alkoholem, z nadużytym alkoholem w mieszkaniach, z awanturami w domach. Jeśli chodzi o samych sprawców przestępstw, czyli gatunkowo poważniejszych spraw, to policjanci w czasie tych dni zatrzymali aż 21 sprawców. Dominowali jednak nietrzeźwi kierowcy, bo było ich aż 8. Były osoby, które w czasie interwencji domowych naruszały na przykład nietykalność cielesną policjantów. Były osoby, które naruszały mir domowy, czyli odwiedziły kogoś, nie chciały opuścić mieszkania. Ale odnotowaliśmy również włamania do domów jednorodzinnych. W czasie drugiego dnia świąt do takich zdarzeń doszło w miejscowości Bojszów i Trachy. Tutaj sprawcy po włamaniu okien dostali się do wnętrza i po spenetrowaniu tych domów coś skradli. Poszkodowani dopiero ustalają co. Tutaj w rejonie Gliwic, dokładnie w Gliwicach, pomiędzy ulicą, można powiedzieć, Tarnogórską a Toszecką, też doszło do włamań do mieszkań. Tutaj na szczęście zatrzymano sprawcę. Sprawca korzystał ze snu mieszkańców i wchodził do otwartych domów, penetrował mieszkania. W jednym z przypadków, przy ulicy Czeremchowej, obłudzeni mieszkańcy zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego. Przekazany policji przyznał się do dwóch jeszcze innych włamań we wskazanym właśnie przeze mnie rejonie. W jego zainteresowaniu znajdowały się drobne przedmioty typu telefony komórkowe, tablety czy też biżuteria. To mienie zostało odzyskane. Jeśli chodzi o inne zdarzenia, zatrzymano na przykład mężczyznę 51-latka, który wbrew zakazowi sądowemu prowadził samochód, był do tego nietrzeźwy, ponad 2 promile i dodatkowo sam, że tak powiem, doniósł na siebie, doprowadzając do kolizji z prawidłowo jadącym samochodem.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na sport i pogodę. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Mimo że do rozpoczęcia kolejnego sezonu futbolu amerykańskiego zostały aż 4 miesiące, gracze Gliwice Lions nie próżnują. Futboliści przygotowanie rozpoczęli już w listopadzie. O tym, jak Lionsi przepracowują okres zimowy, opowiedział nam Paweł Herman, rzecznik drużyny. Zaraz po praktycznie zakończeniu sezonu zaczynaliśmy okres przygotowawczy. Rozpoczął się on dokładnie po rekrutacji, która się odbyła 15 listopada w ramach Śląskiej Kuźni Talentów, gdzie dołączyło do nas wielu naprawdę obiecujących zawodników nie tylko z Gliwic, ale i okolic i innych miast Śląska. Więc my już zaczęliśmy ten okres dawno temu i jesteśmy w trakcie tych przygotowań zarówno pod kątem technicznym, futbolowym, ale również takim siłowym, motorycznym przy współpracy właśnie z CrossFit Gliwice. Tam realizujemy nasz plan przygotowawczy do sezonu. Na ten moment orientacyjnie, tak, bo wiemy, że dołączyli do nas nowi zawodnicy, nowi rekruci i też zawodnicy, którzy mają już jakieś doświadczenie futbolowe z innych drużyn. Więc około 60-70 zawodników mieści ten tak zwany roster. Jak to będzie bliżej sezonu, czas pokaże. Z doświadczenia wiemy, że ten okres przygotowawczy to też jest taki czas, gdzie sprawdzamy zawodników zarówno pod kątem takim fizycznym, tak, taktycznym, ale też no, nie ma co ukrywać, mentalnym, tak, bo okres przygotowawczy trwa w tym roku od listopada do kwietnia następnego roku, więc to jest długi czas, żeby po drodze, no wiadomo, są różne przeciwności, tak, różne bariery do pokonania, nie każdy po prostu dotrwa do tego sezonu, więc czas pokaże, jak. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.